mówić? Mateusz, dlaczego nie chcesz nagrywać dzisiaj? To nie to, że ja nie chcę, to ty nie chcesz. Mateusz, dlaczego ja nie chcę nagrywać dzisiaj? Damian nie chce nagrywać, bo pada deszcz. Nie rozumiem go. Ja mogę siedzieć w samochodzie, a on nie chce wyjść. W sensie, dobra, że już mogę? Tak. No, właśnie to jest ta chwila. To jest to. Ten długo wyczekiwany moment, zaczynamy nagrywać Jariskę. To od czego, do czego, znaczy na co dużo ludzi czeka. Moja kochana Jariska. Idziemy ją wyczyścić szybko, bo jest brudna od piasku, bo nią jeżdżę do pracy i to jest najlepszy samochód, jaki ja w życiu miałem. Dlaczego? Przekonacie się za chwilę. Zaprezentować przede wszystkim, jak ona szybko i zwinnie wchodzi w każdy zakręt, bardzo fajnie i szybko przyspiesza. To jest po prostu mały wariat na kółkach. Hamuje też zajebiście dobrze, troszkę piszczy, więc muszę już wymienić hamulce, to prawda, ale właśnie hamulce to jest chyba jedyna rzecz poza wymianą regularną oleju, którą robię w tej Toyocie. Ja nic nie robię w tym samochodzie, mam ją od 5 lat i nie robię nic. Ten samochód po prostu jest niezniszczalny, wszystko jeździ jak należy, silniki są niezawodne, no po prostu bajka. Ale dobra, dobra, zaraz się przekonam. Na razie patrzcie, jak on jeździ, jak szybko jest zwinnie, okej? I wchodzimy sobie w zakręt jak w pasełko, proszę bardzo. Miękkie zawieszenie, tutaj tylko w lewo, w prawo. Tu tych dziur my nie czujemy. Patrzcie, jak ta beta musi wolno jechać, bo tu jest po prostu sztywno, a dla nas nie jest sztywno. Ja jestem sztywny tylko w nocy. Tu mi ktoś wyjedzie, ja się nie przejmuję, ja hamuję. Jest zajebiście, tylko piszczy, ale hamulec. 50 na godzinę, 60 na godzinę, 70 na godzinę. On przyspiesza jak szalony, 80. Jak na tak małe kupienko, który ma silnik 1.4 w dieslu, jest po prostu bajka. Jesteśmy na niemieckiej autostradzie, więc jadę teraz 100 na godzinę, żeby nie było. Samochód jest bardzo mięciutki, naprawdę. Na dziurach nie czuć. Także to jest to, co też w nim bardzo lubię, bo powiedzmy moja Ania miała BMW 1, najtwardszy samochód na razie, jakim w życiu jeździliśmy. Ona ma teraz Mini Cooperkę ESkę nową, też jest twarda, ale nie tak jak Betka. No Mustang na przykład, no Mustang nie ukrywam jest dość miękki, jak na sportowe samochody są zachwycone tym, że on jest dość mięciutki, czasami czuć, ale to tak porównanie do wszystkich innych tych samochodów, co mnie przyjął, to jest nic. Ale ten samochód jest najbardziej mięciutki, zero poczucia tego, że jeździsz po dziurach. Zawieszenie jest cały czas niesamowicie sprawne. Od 5 lat regularnie, rok w rok, ja jestem taki, że bardzo regularnie jeżdżę do mechanika. Pytam, ty słuchaj, sprawdź zawieszenie przy okazji, wymyj mi olej, wszystkie filtry i powiedz, czy jest wszystko ok. Jezu Mateusz, cały czas jest super, ty w ogóle się tu nie przejmuj, nie? Naprawdę jest mega, mega, mega. I on, ten dronik, zaraz będzie robił. Jedź. A jak się chce, to może nawet ruszy z piskiem opon. Pod warunkiem, że się potrafi. Próbujemy jeszcze raz. A więc co mogę powiedzieć? Przede wszystkim jest to silnik 1.4, czyli D4D. Toyota Yaris rocznik 2002. Jest to najlepszy samochód, jaki w życiu miałem, naprawdę, ze względu na to, że jest totalnie bezawaryjny. 75 koni mechanicznych. Ta moc jest naprawdę odczuwalna w tym samochodzie i nie ukrywam, uważam, że ma kopa, dlatego że to jest diesel, a diesel ciągnie jakby od dołu. Jest silnik 1.0 w benzynie. Kiedyś jeździłem na próbę, nie polecam totalnie, ze względu na to, że czuć, że on na przykład pod górkę, to już hamuje, nie ma już tej mocy. Miałem taką sytuację kiedyś, że mój samochód był mechanika, miałem Audi TT, był dość awaryjny, no i moje Audi TT było mechanika, więc dał mi swój zastępczy samochód służbowy. Byłem tak zachwycony jego Toyotą Yaris właśnie D4D, że mówię,
jak będzie kiedyś okazja, albo będę potrzebował, też sobie sprawię. I kupiłem, sprzedałem Audi TT, bo za dużo inwestowałem w ten samochód, który niestety był awaryjny. Od 5 lat jeżdżę tym, jestem przezachwycony. Tak dużo pieniędzy oszczędziłem, pali tylko 4, 4,5 litra mniej więcej. Bardzo szybki jest w mieście, szybko wszędzie zaparkujesz, malutki, przyjemny. Oczywiście są wersje 3-drzwiowe i 2-drzwiowe, ja mam 2-drzwiową wersję, więc troszkę jest to uciążliwe, że do tyłu trzeba specjalnie to siedzenie odsuwać, ale też się da siedzieć, jest wszystko ok. Także jeśli ktoś pyta, ktoś potrzebuje, naprawdę, używany samochód Toyota Yaris. One teraz bardzo trzymają swoją cenę, między 5 a 10 tysięcy używki stoją i nie spada ta cena. No jest ciężko znaleźć w dobrym stanie tańszy ten samochód, dlatego że to już po prostu jakby jest takie coś, że schodzi i nagle się zatrzymuje. To jest ten moment. Pokażę wam kilka minusów tego samochodu, żeby nie było, że tylko go chwalę. Pierwszym minusem w tym samochodzie to są bardzo matowiejące reflektory. Już kilka razy je nawet polerowałem. Niestety one bardzo matowieją, ale to jest pewnie kwestia tego, że to jest stare i to jest jakby słabiej wykonane niż te nowe tworzywa. Drugim minusem tego samochodu jest to, że on nie ma hamulców, w sensie blokady otwierania drzwi. No tak, hamulce ma jako samochód, ale nie ma hamulców w drzwiach. Ja to nazywam hamulcami. Chodzi o te, patrzcie. Idzie na maksa. Wyobraźcie sobie, że teraz gdzieś zaparkowaliśmy. Ja bardzo często, jak ktoś pierwszy raz za mną jedzie, to mówię, tylko trzymaj drzwi, bo one się nie zamykają, znaczy nie hamują. I bum, bardzo szeroko. Dlatego trzeba o tym pamiętać, że jak wychodzimy, to po prostu łapiemy. I tak, dlatego już kilka razy tak było, że przepraszam wszystkim, którzy mieli obite drzwi, że pasażer niestety nie wiedział i poszło. Minusem jest moja wersja tym razem, bo ja wziąłem samochód i stwierdziłem, że a klima mi nie będzie potrzebna. No i nie mam klimatyzacji. Więc to jest jednak ten minus. Latem, jak ja jadę na zlecenia jako fotograf, to nie ukrywam, że jadę tym samochodem, bo nie chcę się, oczywiście nie będę jechał Mustangiem, bo to nie ja jestem tutaj główną osobą, tylko paramoda, więc jadę przed tym samochodem. Ale nie mam klimy. Jest 30 stopni w lipcu. Uciążliwe. Szczerze mówiąc, nie ma za dużo tych minusów. Jest szybki, mięciutki, wygodny, bo jest bardzo wygodny, naprawdę fajnie się nim jedzie. Mało pali, ma dobrego kopa i jest przede wszystkim, to jest to mówię, najważniejsze, bezawaryjny. Naprawdę jest dużo miejsca, po prostu tylko nie ma drzwi. Let me out! Czy ty masz bekę, że zamykasz po prostu drzwi i nie mogę wyjść? Kolejny minus, jeżeli masz 3-drzwiówkę, że ciężko się jednak wysiadać z tych tylnych miejsc. A więc tak, Toyota Yaris. Polecam, bezawaryjny samochód. Bardzo, bardzo polecam, naprawdę. Nikt mi nie robi reklamy z tego, bo przecież nikt by nie zapłacił, żebym reklamował stary samochód prawie sprzed 20 lat. 2002 rocznik. Polecam. Ja jej nie sprzedaję, bekę z tego, w ogóle bardzo dużo ludzi pytało. Mateusz, a nie sprzedajesz może swoje Toyoty, bo ja też takie coś potrzebuję, bym chętnie kupił i tak dalej, bo kupiła. Nie, on zostaje za mną do śmierci. Jak kiedyś padnie, to po prostu padnie. Nie zamierzam tego samochodu sprzedawać, to jest... Kurde, no samochód, który ja cały czas używam, na wszystkie sesje plenerowe jeżdżę, po piaskach, nie piaskach, wszędzie jeżdżę, a ja go katuję. Ja jestem osobą, która jeździ bardzo dziko, bardzo szybko. Kowal, czy ty to potwierdzasz? Tak. No właśnie. Czy ty potwierdzasz, że ja bardzo ostro wchodzę w zakręty? Tak. Czy potwierdzasz, że dość szybko jeżdżę? Tak. Czy potwierdzasz, że tak naprawdę, no nie dbam do końca o ten samochód, jeżdżę po piaskach, wszędzie i ma to w nosie? Tak. I nic się nie dzieje, no. Także, naprawdę, jest twardziel na kółkach. Takie szybkie, troszkę bezsensowne porównanie, ale to jest Toyota Yaris, tu jest Mustang i teraz takie przykładowe. Cena tej Toyota Yaris w tym roczniku to jest około 6-10 tysięcy złotych, w zależności od tego, jaki wyposażenie i rocznik znajdziemy. Tutaj Mustang, no to jest około 250 tysięcy złotych. Kolejna rzecz, ubezpieczenie OC w tym samochodzie kosztuje 600 rocznie. W tym samochodzie kosztuje około 6,5-6800 rocznie, bo to jest OC i AC już. Średnie spalanie samochodu tutaj wynosi około 4-4,5 litra diesla. Tu wynosi około 15-20 litrów benzyny. No, także takie małe tylko porównanie tych dwóch samochodów. I przyspieszenie tu mamy niecałe 5 sekund, tu mamy pewnie kilkanaście sekund, ale to tam... Tak czy siak, ten samochód kocham, ten kocham, ale ten jest taki najbardziej oszczędny, więc wiadomo, to jest dla tych rozsądniejszych, a to jest dla tych większych, nie wiem, wariatów, którzy chcą się pobawić, poszaleć. Nie? To co? To wszystko. Dzięki za obejrzenie filmu, zostaw łapeczkę w górę. Dzięki pociąg, dzięki. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, hej! Nie. Już?
Nie. Kiedy? Teraz. Rychtowałem. A, co? Nie. Dobra, ty jesteś takim chuj. Ja cię rano już nigdzie nie zabieram, bo ty masz dużo energii i humoru chyba rano.